Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie dotyczącym weryfikacji jakości modelu ekonometrycznego w Excelu. Jest to film ostatni z serii właśnie tego tematu. Chciałam ten temat kiedyś wykonać od A do Z, więc jeżeli mieliście cierpliwość przebrnąć przez wszystkie filmy, mam nadzieję, że dużo Wam to dało i będziecie mogli teraz spokojnie wykonać swój projekt zaliczeniowy, czy nawet nauczyć się po prostu do kolokwium już w pełni samodzielnie. Jeżeli nie, jak najbardziej możecie się ze mną skontaktować drogą mailową, ewentualnie wejść na stronę internetową zadaniaprojekty.pl i skorzystać z formularza. Ja osobiście mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, tak jak widzicie tutaj przykładowo z ekonometrii. I teraz w ramach weryfikacji jakości modelu ekonometrycznego chcemy zbadać, czy wybrany powiedzmy wektor reszt, który nam wyszedł w budowie modelu, jest zgodny z rozkładem normalnym. W tym celu można wykonać m.in. test JB, Jacques-Aber, jeżeli ja to dobrze wymawiam, lub tak jak tu podany test Helwiga. Czyli test pustych cel, mówią inaczej. Badanie to sprowadza się do tego, czy dystrybuanta już empiryczna, czyli tych reszt, które faktycznie zaobserwowaliśmy, jest zgodna z dystrybuantą rozkładu normalnego, taką teoretyczną, która powiedzmy powinna być oczywiście naszym wzorcem. I teraz takie badanie jest na pewno tutaj, tak jak jest uwaga, jest bardzo to potrzebne w przypadku modeli, które mają być wykorzystane do prognozowania. No bo jak wiemy, jeżeli model jest oceniony jako wysokiej jakości, na pewno osiągnięte w takim modelu prognozy też powinny być i najlepiej i dopuszczalne, i trafne, czyli o wysokiej jakości. W tym celu ja akurat tutaj wykonam test zgodności Helwiga. Żeby wykonać ten test Helwiga, muszę mieć zebrane wszystkie obserwacje, a dokładnie z nich reszty. Reszty, czyli składniki resztowe, jakieś niedopasowanie, o ile wartości rzeczywiste różnią się od wartości teoretycznych, które zostały w tym programie jakimkolwiek, czy nawet ręcznie wyliczone. I teraz, jeżeli wiemy, że reszty powinny nam dawać co do sumy 0, a niekoniecznie być najmniejsze, zaczynamy od tego, że liczymy zwykłe odchylenie standardowe dla reszt. I w tym momencie wykorzystujemy albo papierowo zwykłe różnice od średniej do kwadratu, podzielone przez liczbę obserwacji, pierwiastek, to generalnie otrzymamy odchylenie standardowe. Wiadomo, że średnia reszt zawsze nam daje 0. Możecie też wykorzystać funkcję po prostu odchylenie standardowe programu MS Excel, jak wolicie. Żeby mieć reszty teraz zestandaryzowane, czyli tutaj zaznaczone E', tak jak widzicie we wzorze, policzymy sobie w tym momencie ET podzielone. Mamy tutaj reszty, każda z nich, jeżeli teraz sobie podejrzymy formułę, została podzielona przez odchylenie standardowe. Co to nam daje? Że te reszty, które tutaj podane są, one już bardziej przypominają reszty z rozkładu normalnego, czyli gdzieś w granicach od minus 3 do plus 3. Bo każdej, że tak powiem, wartości, które zostały zestandaryzowane do rozkładu normalnego, mają wartości od 0 od minus 3 do plus 3. Dlaczego to zostało podzielone przez odchylenie standardowe? To musimy sobie przypomnieć standaryzację do rozkładu normalnego, gdzie każdą wartość, jeżeli chcemy zestandaryzować do rozkładu normalnego, musimy od niej odjąć średnią, a wynik podzieli przez odchylenie standardowe. Jeżeli w przypadku reszt zakładamy, że średnia arytmetyczna reszt powinna zamykać się w zerze, to faktycznie standaryzacja sprowadza się tylko do podzielenia przez odchylenie standardowe. No bo jeżeli resztę od reszty odejmę 0, no to mam tą resztę.
czyli po podzieleniu przez odchylenie standardowe mam już resztę zestandaryzowaną. Mamy te reszty w tym momencie rozpisane, potem te reszty trzeba, jak tu jest napisane, trzeba uporządkować rosnąco. Rosnąco, czyli od reszt ujemnych, aż przechodzimy do dodatnich po kolei. W jakiej kolejności? No to po prostu mówię rosnąco. Potem musimy określić, ile by wynosiła dystrybuanta rozkładu normalnego, gdyby to był rozkład normalny. Czyli w tym momencie dla liczby minus 1,86 z tabli z dystrybuanty papierowych albo z tej funkcji otrzymujemy wartość dystrybuanty 0,031. I tak dla każdej wartości z tych 17, które tutaj mamy podane, musimy znaleźć wartość dystrybuanty i przeciągnąć w dół. Jak widzimy, najniższa wartość dystrybuanty, czyli jakby tego skumulowanego prawdopodobieństwa, jest gdzieś około 0, a najwyższa prawie 1. Jest to w miarę pożądany wynik, jak to prawdopodobieństwo powinno być między 0 a 1, dla najwyższej wartości wartość prawie 1. I teraz zaczynamy tak zwane cele, czyli rozkładamy naszą liczebność od 1 do 17 na 17 przedziałów, czyli jakby powiedzmy przedział od 0 do 1, jak tutaj sobie powiemy, musimy mieć 17 przedziałów, gdzie każdy przedział zwiększa się o 1/17, żeby od 0 mieć wynik początek przedziału plus 1/17. Takie działanie pozwoli nam na podział przedziału od 0 do 1 na 17 podprzedziałów. I teraz, jak widzimy, przedział pierwszy jest od 0 do 1/17. Początek przedziału plus 1/17 za każdym razem. I początek przedziału staje się, koniec przedziału staje się początkiem kolejnego przedziału, gdzie dodamy 1/17. I teraz sprawdzamy, czy cela jest tak zwaną pustą, czy ten przedział zawiera tą naszą w tym momencie właśnie tą dystrybuantę empiryczną, czy ten rozkład w tym momencie, ta liczba z dystrybuanty empirycznej zawiera się w tym teoretycznym przedziale od 0 do 1/17 w górę. I jeżeli na przykład 0,031, które wygenerowaliśmy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego czy z funkcji rozkład normalny S, standaryzowany, czy ta liczba zawiera się w tych granicach. Jeżeli zawiera się w tych granicach, to cela nie jest pusta, jest OK. Jeżeli teraz kolejna liczba 0,08 zawiera się znowu w przedziale od końca poprzedniego przedziału plus 1/17, to jest wszystko w porządku, nie pisze, że cela jest pusta. I tak sprawdzamy kolejne dystrybuanty empiryczne, czy mieszczą się w kolejnych celach, czy w tej konkretnej, której powinno się mieścić. Jeżeli przykładowo tutaj cela, która się mieści, przepraszam, dystrybuanta empiryczna 0,287, jeżeli ona się mieści w tym, nie mieści się w tym przedziale deklarowanym, w którym powinno się mieścić, to w tym momencie napiszemy, że cela jest pusta. Taka sytuacja powtarza się również dla obserwacji 9, gdzie ta dystrybuanta empiryczna wynosi 0,575 i ta nie zawiera się w przedziale, który powinien tu nam wyjść. Wtedy mówimy, że cela jest pusta i zliczamy, ile łącznie mamy takich cel pustych. U nas wyszło, że takich cel pustych mamy 5. I teraz w tym momencie wiemy, że cel pustych mamy 5. Jeżeli u nas potrzebujemy stwierdzić, czy ta liczba cel pustych mieści się w przedziale jakimś deklarowanym, takim w przedziale normy, że tak to bym ujęła, musimy znać ten przedział tej normy. Więc jeżeli wiemy, że obserwacji mamy 17, a poziom istotności w badaniu przyjmiemy w tym momencie, że wynosi 5%, to dla 17 obserwacji i 5% poziomu istotności mamy dwie wartości krytyczne, 3 i 8. Dla 3 i 8 jako dwóch wartości krytycznych ta liczba cel faktycznie zaobserwowanych 5 mieści się w tych dwóch granicach od 3 do 8, gdzieś między. Jak bardzo dotyka, nieważne, ale nie faktycznie, może inaczej, gdzieś tam się zawiera, ale niekoniecznie dotyka.
Jeżeli w tym momencie ta liczba cel pustych mieści się w tym przedziale, możemy więc stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakładała, że rozkład jednak jest normalny i nie ma podstaw do odrzucenia takiej hipotezy. Czyli powiemy, że wektor reszt ma rozkład normalny przy 5%. Gdyby jednak nasza liczba cel pustych nie zawierała się w przedziale, czyli wynosiłaby na przykład 2, 1 albo nawet 9, 5, znaczy 9 albo 10, lub też dotykała trójkę lub ósemkę jako wartości krytyczne, to byśmy powiedzieli, że istnieją podstawy tym samym do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że rozkład reszt jest normalny i byśmy powiedzieli, że rozkład reszt jednak jest inny niż normalny. I wtedy byśmy powiedzieli, że taki wektor reszt jest niezgodny z rozkładem normalnym i jest to wielka rzecz negatywnie oceniana. I więc ja kończę omawianie tego filmu, tego zagadnienia, jakim było badanie normalności składnika resztowego testem zgodności Helwiga, testem CEL. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Na pewno zapraszam do subskrypcji kanału, udostępniania tych filmów znajomym, jeżeli uważacie je, że są wartościowe. No i zapraszam oczywiście do korzystania całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Życzę Wam powodzenia w nauce. Zaglądajcie na inne moje filmy i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Jeżeli macie jakiś problem ze swoim projektem, czegoś nie rozumiecie lub nie rozumiecie materiałów z wykładów, jak najbardziej możecie się kontaktować ze mną drogą mailową, pisząc na zadania@projekty.wp.pl, ewentualnie wejście na stronę internetową zadania@projekty.pl. Tam jest oczywiście kontakt do mnie i poczekajcie, aż się odezwę. Gdy będę miała tylko możliwość, na pewno to zrobię.